Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj dosyć nietypowo jak na mój kanał, bo gramy sobie w Heroes 5 Arena. Na czym to polega? No, Heroesy no to chyba każdy zna. Ciężko nie znać, wybitna gra. Do tracenia czasu. Koncept opiera się na tym, że dostajemy jedną z 8 frakcji. W różnych matchupach, no tu akurat sobie banujemy pary. No i się po prostu tłuczemy, tak? Jest tylko jedna bitwa, zdobywamy 16 poziom. Link jak to zagrać i do całego Discorda i tego wszystkiego, to ja wam po prostu wrzucę link do Świerszcza, którego sam zapoznałem się z tym. Szczerze mówiąc, najchętniej zagrałbym demonami. Może nie worka. Elfem. Na pewno nie chcę zagrać. Nie wiem, czy nie chcę zagrać. Przed chwilą dostałem tak na łeb od tego samego gościa. Znaczy, nawet nie. Głównie z moich błędów, plus z niedopięcia buildu, plus w ogóle, nie wiem, nie umiem jeszcze grać w tych aren, zwłaszcza, że te jednostki są pozmieniane względem oryginalnej gry. Czy mogę zagrać krasnoludem? Tego mogę zagrać. W Kraśka bym nie chciał grać. I worka. Worka elfem bym zagrał, worka. Ale forteca to chyba jest ciężko, bo dobra forteca to wygrywa wszystko. Mi się udało wygrać dwa razy na razie, dwa razy jako pierwsze. Czekajcie, czy demonami w akademię? Inaczej, zagrałbym sobie demonami. Czy w akademię, czy w las? Grajmy. Dajmy mu tak. I co gramy? Gramy biarą w demony. Nie, czekaj, co ja gadam? W akademię. Dobrze. Tak, tutaj jest mocno wszystko pozmieniane, bo są... Znaczy wszystko pozmieniane. Teraz wam wszystko pokażę. Postaram się troszeczkę opisywać. Nie jestem w tym najlepszy, więc proszę się nie czepiać. Strzały z balisty będącej pod wpływem bohatera zyskują efekt kuli ognia. Siła czaru zwiększa się o 1 co 5 poziomu bohatera. Aha, czyli sugerujecie mi machiny wojenne, które w ogóle nie chciałem iść. A on ma galip. I galip jest w akademii. Szansa na zadziałanie zdolności magiczne zwierciadło jest zwiększona. To fajnie. Dobrze. Dostajemy zamek rozwinięty na full. Czyli mamy kamienne kolce, osłabienie, wrażliwość, cierpienie, smutek i szał. Szał. Mhm. Dobra. Co tam w artefaktach? Bo tutaj mamy też taką możliwość, jak dostanie 5 różnych artefaktów na 4 różnych ścieżkach, które sobie wybieramy. Siła czarów, morale na minus, 30 obrażeń zakręć powietrza, to mnie nie kręci. Siła czarów, ok, to jest sympatyczne, ale to jest, to jest naszynik, to jest kieszeń, czy to jest sympatyczne. Wiedza plus 3, inicjatywa dla machin wojennych. Koszt czarów rzucanych przez bohatera zostaje obniżony 50%, ok. To jest potencjalnie ok. Jeśli bym poszedł pod te machiny. Ale i szczęście. Siła czarów, wiedza i szczęście. Obniża morale, atak. Zakręt 4 poziomu. Siła czarów i wiedza plus 1 plus 2 plus 3 odpowiednia przy braku oświecenia, zaawansowanym oświeceniu, eksperckim oświeceniu, ok. To jest plus... plus 1 do wszystkiego, minus szczęście, zwiększa szansę na odparcie zaklęcia na akademię. Mniejsza inicjatywa wszystkich stworzeń w armii, ale atak plus 5. Siła czarów plus 2. Zwiększa szczęście jednostek przeciwnika o 2. To jest pierścień, to jest broń. A to broń to będzie pójdzie na sprzedaż, bo to też jest broń. Obrona plus 1 i morale. Obrona minus 1 i wiedza plus 3. Tak szczerze mówiąc, nic mnie z tego nie kręci. Chyba pójdę pod to i spróbujemy wpiąć magię mroku. Teraz wam pokażę, jak to wygląda skill wheelowo. Tylko niech on się pokaże. Tak, mamy skill wheel. To jest skill wheel przerobiony już na tego. Na tą arenę. Co możemy zrobić? Możemy iść pod
balistę. Możemy iść pod eksperta Magim Roku. Aha, just. Znaczy ja chcę iść, kurczę, pod tą balistę. Aha, balistę i bramować się może, co? Coś takiego? No tego nie dopnę. To jest za dużo. Tak bym mógł zrobić. No takie, takie coś to jest szansa, żebym to dopiął. Ale czy ta magia mroku? Czy ten szał? Czy nie lepiej pójść w obronę w takim układzie? Na elfa? Grupową wytrzymałość bym dostał. Nie na elfa, na akademię przecież ja gram, tak? Przed chwilą grałem na elfa. Tak, gramy na akademię. Więc minusy do odporności na ogień. A, to jest do obrażeń, a to jest do odporności. To w sumie szczęście. Że zamiast tej magii to zagrać pod szczęście i pod odbicie odporność na magię. Zróbmy tak. Aha, i tak tego nie dopnę. No tak, za dużo to jest tego, ewidentnie. No to tak bym musiał odpuścić. No to jest bez sensu, to już lepiej eksperta magii mroku. No dobra, spróbujmy coś takiego. Czy coś się z tego uda? Nie mam pojęcia. Atak zostawić, logistykę zostawić. Lepsze machiny wojenne. Dobra, spróbujmy te machiny wojenne, żeby dostać... Żeby co dostać? Tego bym chciał. Magię mroku. Wycofajmy sobie te czary. Dobrze, mamy magię mroku. Mamy... lepszą magię mroku. Dobra, to nie ma co tu więcej wycofywać. Lepsza brama. Tak. Ekspercka brama. Mistrz magii mroku. Lepsze machiny wojenne. Znamy potępionych. Czy to mi jest potrzebne? Tak. Rozdzierające uderzenie. Tak. Osłabiający cios. Czy to mi jest potrzebne? Nie. Potrzebuję szał bitewnego, płonących strzał. Potrzebuję z tego, tego. Tego potrzebujemy. Czy coś bym chciał wycofać? W zasadzie to wszystko dostałem. To co bym chciał, mogę eksperta tego, bo to najczęściej dostanę, nie? Wycofać. Ucznictwo, lepsza brama, to mnie nie kręci. Szał bitewny, okej. Okay. Szał bitewny jest spoko. Musimy się troszeczkę spieszyć. Nie wiem, czy ta magia mroku jest dobra. Jakie ja mam w ogóle staty? To chyba... Aha, logistyka. No logistyka to jest też ważna dla mnie. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, tak wziąłem tą magię mroku, żeby szał rzucać i stać w miejscu. Nie potrzebuję lepszej logistyki. Dobra, weźmy to. Weźmy balistę. Weźmy ekspercki atak, bo to potrzebujemy. Lepszej logistyki, nic z tych rzeczy nie potrzebuję. Osłabiający cios. To też nie potrzebuję. To też nie potrzebuję, halo! Nie potrzebuję tych rzeczy! Nie chcę tego! Piekielny ogień, czy ja do czegoś potrzebuję ten piekielny ogień? Nie. No, ekspert magii mroku by mi się przydał w ogóle. Znaczy ekspert machin wojennych. To, żem zepsuł. To już w ogóle bez sensu. Wszystko jest tu bez sensu. Trójstrzałowa balista. Może zamiast eksperckiej bramy, co? Dobra, idziemy. Idziemy na środek. Może coś się uda. Nie wiem. Powiem wam szczerze, że... Pod co chciałem iść? Pod to chyba, tak? Pod były machiny wojenne. No dobra. Znaczy... Nie wiem, czy to jest takie sensowne, bo... Gościu też ma wgląd w to, jaki ja mam
specki, tak? Więc widzi, że balista, więc pewnie się nastawi, że tą balistę czymś ściągnąć, a że jest magiem, więc zapewne jest jakiś czar, który ściąga magicznie tą balistę na strzała. Nie wiem, co ja potrzebuję. 0 obrony, no to brzmi sympatycznie. Weźmy sobie obronę i siłę czarów, czy może atak i obronę. A co ja mam w tym zamku z czarów? Bo ja już nie pamiętam. Szał. Tak, no w zasadzie to ja potrzebuję tylko na szał, to ja nie potrzebuję wiedzy ani magii, tylko potrzebuję... Dobra, bierzemy te statystyki. Nie wiem. Czuję się głupi, jak gram w tę grę. Jemy na środek. Co tu dostaniemy? Zobyto nowy talent. Talent magiczny, super. Mamy talenty, fajnie. Fajnie, obronę. A czy dostanę coś z tego, co chciałem dostać? Czy w ogóle w dupie mnie macie? No, bez tego. No, to jest akurat spoko. Nie dostanę. Oczywiście, że nie dostanę, bo po co miałbym dostać? Aha, mam ekspercką logistykę w ogóle. Ja potrzebuję tylko lepszej logistyki. Znaczy nie, nawet nie lepszej. Zwykłą logistykę. Płonące strzały. Pochłonięcie ciał. Czy ja potrzebuję pochłonięcia ciał? Dobrze, to już stanę lepszy artefakt. No tyle dobrze. Osłabienie i cierpienie, ja nie wiem. No jakie to jest bez sensu! Nawet nie mam, no chyba mam wrażliwość. Piekielny ogień. Lepiej trzeba było iść pod kuźwa, chociaż nawet nie miałem jakieś podbite nic. No będę mógł rzucać szał, ta balista coś tam zrobi, ale zaś nie mam szybkiej bramy. A mam logistykę wymaksowaną. No bo fakt, no nie miałem pochłonięcia ciał, ale no też mi go nie rzucało. To jak miałem je wziąć? Dobra, ty będziesz tylko od... Dobra, będziemy go uwodzić i będziemy... rzucać mu szał. I nie wiem co jeszcze. Dobra, tu dostanę jakieś artefakty. Zaraz zobaczymy jakie. Atak i siła czarów. To tu na pewno. Redukuje obrażenia od zaklęć magii powietrzna. Co to możemy wziąć? To tak naprawdę to ja mogę to sprzedać. Siłę czarów, morale minus 1. Nie wiem, to morale. Dobrze. Idźmy tutaj. Przyswoiłeś zaklęcia. Super. Na pewno bierzemy ciebie. Nie pamiętam, jak ty działałeś. Ta istota może grać wrogim bohaterem i przekazywać ją z przyjrzonym istotą. On to będzie mieć 9 dużo many, ale... Dobra, weźmy sobie z tego pod szał, pod skok. Ty masz potrójny atak, ty masz też potrójny atak. Aha, ty masz ognisty oddech. A ty masz bardziej stonowane obrażenia. Ty jesteś szybsza.
nie jest potrzebne. Nie, ja nie chcę być, żebyś była szybsza. Znaczy, chcę, żeby była szybsza, ale ty masz tak, ty masz, zadajesz obrażenia, jak stoją obok ciebie, nie? Okej, okay, tak, więc weźmy sobie to. Ostrze masakry, ty rzucasz czary. I masz odporność na ogień. A ty masz odporność na magię. Weźmy sobie to. Masz odporność na magię 50%. To weź sobie to. Zrobimy to tak. Mam wrażenie, że szykuje się kolej... Fajnie. Szykuje się kolejna porażka. Dobrze, że to chociaż te przerzucenie tych... tych nie kosztuje za wiele. Bo nic. Dobrze, sprzedamy sobie artefakty. Co ja nie potrzebuję? To jest do sprzedaży. Chociaż, no tak. To jest do sprzedaży. To możemy zostawić, bo to mi redukuje obrażenia, więc... Ale ja nie mam czaru, więc nie potrzebuję, żeby mi coś zmniejszało te. Dobrze, mamy mistrza klątw, jak ja nawet talent magiczny. Nawet nie wiem, czy ja to mam. Nie wiem, to chyba wolę talent magiczny, żeby szybciej te szały rzucać. Weź. 13, 2, 2. Idź pan! Aha, bo tak w ogóle to wy cały czas widzicie tego. Czekajcie, nie to. Przepraszam. Przez większość gry widzieliście. Nie wiem, ja mam wrażenie, że po prostu za dużo chcę, a niewiele mogę. Zamiast skupić się na przykład tym, żeby mieć, nie wiem, jakieś dwie umiejętności czy coś, to jakoś to... A, daj pan spokój. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie znam się na tej grze. To jest godzina 10 po 16. Fantastycznie. W ogóle mam... Dostałem tą ekspercką logistykę. Dobrze, co chłop tutaj ma? Co tam tu nas przygotował? O, gra dżinem, fajnie. On chyba może naprawiać tego. Czy ten drugi? Nie, ten chyba. Nie wiem, ale ma tego mniej zabójczego maga. W sensie mam wrażenie, że tamten jest jakiś lepszy. Nie wiem, nie ogarniam akademii. Więc też się nie wypowiem. Naprawdę, w Heroeski ja grałem tyle, że sobie przeszedłem wszystkie trzy kampanie w piątce. I tyle. Dobrze, no będziemy się bramować. Aha, on ma pewnie czary jakieś. Jakieś czary. A, ja muszę grać do koła balisty. No to tak. Robić więcej. Weźmy sobie tak. Mam zapewne jednym strzałem tą balistę wywalić. Jestem pewny. A co ty? A, tak możesz zrobić. A nie, no bramujmy się. Czemu by nie? Aha, no tak, bo przecież on może mieć... On może mi tym rozwalić, nie? No tak, sabotaż. Przecież on... No tak.
Boże święty. Ile ta balista już ma zdrowia? 7300. Ale... Aha! Ona już nie strzela. No... 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 A co to jest? Mogę się nimfę? Aha, mogę go przenieść. A, dobra, wiecie co to? Sobie waituj. Ty mi pizgniesz kulkę. Zapewne. Dobrze. Czy ty jesteś odporny? Nie. Czy ty dajesz mu jakąś odporność? Mam nadzieję, że nie. Mhm. Ty też się zbramy, no. Powiem tak, no będę rzucał tym szałem po prostu do oporu. Czułem, żeby nie grać tej balisty. Zamiast tej balisty, raz, że nie umiem tym grać. Dwa, że po co ja to zrobiłem? Po co ja sobie to zrobiłem? Dobrze. Weź ty może... Nie wiem co zrób. Weź się przesuń tutaj. Czy coś. Ty dobiegniesz, ale ty nie będziesz mnie atakować, bo ja na ciebie będę rzucać szał. Cały czas. Ale powiem wam tak. Na swoje usprawiedliwienie. Ja przez dłuższy czas gry myślałem, że gram na elfa, a nie na akademię. I cały czas gdzieś mi to tkwiło. Ała. W głowie. Halo, zbramuj się. Czemu nie mogę się zbramować? Nie wiem, nieważne. Czy ja chcę ich atakować już? W zasadzie. Czemu nie? Czy jest szansa, że kogoś uwiedziesz? Czyli na uwiedź na 0,6 tur, na 1,18, na 0,6,3. Mhm. Trzeba było iść pod magiem roku. Ty masz rozkład pewnie na 10 tysięcy tur. Tak? O, to... Mówiłem. Czy on mi przypieprzy tym rakszasem? Przypieprzy mi. Na pewno mi przypieprzy. Nie ma szansy, że mi nie przypieprzy. Dlaczego? Aha, ty nie masz czapy. To też warto wiedzieć. Nie no, akurat to wiedziałem, ale... To jest bardzo przyjemne. Muszę przyznać. Mhm. Nie chcę iść pod Rakshasa. Tego. Rób mi tak. Okej. Okay. Mam z tego wrażenia chociaż. A ile ty w ogóle masz many? Siły czarów? Bo ja nawet nie spojrzałem na takie rzeczy. To nie ma znaczenia. Szczerze mówiąc. No, możesz z tej pozycji go zaatakować, dziękuję. Okej. Okay. Dobra, dwóch titanów, no.
To powiem szczerze, no nie ma jakoś strasznej tragedii, ale to nie widzę możliwości wygrania. Zważywszy, że połowa mojego bohatera takiego, ty masz szał na sobie, tak? Tak, jeszcze jedną akcję. To niech Kremlin zaatakuje. Chyba, że ten, ale nie, bo ten zaatakuje moje jednostki. Tym bym się musiał wycofać. To niech on sobie zaatakuje. Tak, szał się stakuje. Tego się dowiedziałem. Szał się stakuje, natomiast... Nie, no idź sobie do przodu. Szał się stakuje, a nie stakuje się hipnoza. Hipnoza jest tylko na jedną jednostkę. Dobrze, ty jeszcze poczekaj. Niech Rakshas sobie... uderzy. Dobrze. Ma pomagu. Tyle dobrze. Dobijmy tego Gina. Tak, jest przywołana jednostka. Dobrze. Oddam mu. To jest ważne. Oni się biją między sobą, więc to jest istotne. No. Trudno. Tylko minus jest taki, że ja znowu będę rzucał szał na Rakshasa. Mam tutaj jednostki, nie? Grupowa wytrzymałość. No jest to co najmniej przyjemne. No dobra, lepiej to tłuc niż tym nie tłuc. Weź mi tego. Stamtąd wyteleportuj. Tak szczerze. Nie możesz. Jaka jest szansa, że on przypieprzy we mnie zamiast w nich? Duża. Zaczę mi Gina. Bo Jim teraz już więcej zrobi niż ten jeden. Ty możesz znowu spróbować kogoś ubić, jedz? Nie, bo to jest tylko raz na turę. Dobrze, to uderz. No tak czasa uderz. Naprawdę to ja się powinienem wycofać. Między Bogiem a prawdą. Ja się powinienem kitrać u siebie. Tylko problem jest w tym, że on ma rozkłady, nie? Ty też musisz poczekać. Tu mi przypieprzy zapewne. Kiedy mój bohater tu jest? Fajnie, że coś widziałem. O! Balista się rusza! Wow! No to... żalnie... uderzyć. Mhm. Sobie wiesz co, poczekaj. Stań sobie. Nie wiem. Możesz stanąć tutaj. Nie wiem, czy cię złapię teraz w rozkład. Chociaż on chyba jest na 4 kratki. Dobra, on już nie gra. Na nią rzucamy szał. Na nią czy na nią? Na niego. Na niego! A nie, bo on miał szał! Dobra, Rakshas mi przypierdzieli. Czy to obrona na magię, czy ochrona pocisku? Po odbicie pocisku, tak? Po odbicie pocisku to niewiele mi robi. Czy ja
ja jestem w stanie cię jakoś zablokować. Ty się ruszasz przed Rakshasem. Tak to. Weź tutaj skocz. Dobrze. Ty sobie... Dziabnij tak. Ty jesteś kim ty jesteś? Ty jesteś tym. Jest sobie waita. Ty za chwilę zginiesz. Ale też daj sobie waita. Z morą pizgamy w ciebie, żebyś ty się nie mógł stąd wydostać. Dobrze. Spokojnie. Dobra, masz... Żal ci nie zadać tego jednego... typa. Chyba, żeby się wycofać. A kiedy rusza się golem? Długo się nie rusza. A ty, kiedy się ruszasz przed nim? Dobra, to ty weź atakuj tego. Ej, tak szczerze, to ja tu jeszcze widzę moją szansę na wygraną. No? To dużą szansę na wygraną. Dobra, tutaj nie, bo on ma szał. Więc tutaj tego zaciukaj. No ty, ten szał mi wygrał grę. Totalnie mi wygrał szał grę. Grupowe osłabienie. Szczerze mówiąc, te grupówki to mi niewiele robią. Więc se pizgaj w niego. Ty se zwejtuj. Zwejtuj. Wy się tłuczcie. Ty się przypierdusz tak. Okej. Okay. To wiadomo, że niewiele zrobisz, ale... Dobra, 4 damage. Ty używasz szału na tego. Ty używasz w tego. Ty jesteś kim ty jesteś? Ty jesteś tym. Ty używasz waita. Ty się przesuwasz tutaj. Ja wiem, sobie zwejtuj. Ty jesteś ważny, żebyś ty zwejtował też. Chyba, że tu doskoczysz? Nie. Balistę? W zasadzie. A czekaj, o. Bez tego nie. A to jest raz na turę? Nie wiem. To poczekaj. Bo ten przestał całą rundę, całą grę i nic nie zrobił. Mhm. No tak czy tak, któryś z was dostanie, nie? Więc i prawdopodobnie dostaniecie kontratak. Nie ma oczyszczenia. I to mi wygrało grę. Wyrzucił mi rozkład, dobrze, 12. Zawsze spoko. Teraz możemy sobie... Aha. Dobra. I w ten sposób. Zbij mu ten.
To niewiele mu zrobiło. Ale mam jeszcze dwie wysokopoziomowe jednostki. No właśnie. Rzucimy mu szał. Tym się wycofamy. A diabeł? Diabeł się rusza przed nim. Znaczy, to na niego rzucimy szała. Ty waitujesz. Ty lecisz. Bardzo dobrze. No dobra, no ty spłyniesz. Stracisz kontratak. Rzucimy sobie szał na ciebie, żebyś ty mi więcej katapulty nie pobił. A ty, on ma szał! O cholera jasna. Ja zapominam, że to jest na dwie tury. Dobra, zbijmy mu kontratak. Ja się powinienem tak naprawdę wycofywać. Tak. Tylko że... Aha, dobra, diabłem się mogę cofnąć. Aha. Nie! Ale to zepsułem! Do samego końca miało pójść. No dobra, przypię... Ale nie, bo nie przypieprzymy w niego, bo będzie mieć na szale, więc uderzy w tego. Dobra, nie ma źle, nie ma źle. Co ty tam masz, panie kolego, jeszcze? Pochwal się. Najgorsze jest to, że im dłużej ja to przeciągam, tym więcej dostaję za free damage'a z grupowego rozkładu. Koło fortuny. Fantastycznie. Przypieprzmy tym szałem. To tak szczerze mówiąc, powinieneś w niego zatknąć. Czy ty w niego zaatakujesz? Ty jesteś na szale, tak? Tak. Ty zaraz zostaniesz ten. Weź ty. Się przesuń tutaj. Źle to zrobiłem, jak zwykle. Dobra. Zmora padła. Jestem idiotą. To było kluczowe bardzo. Znaczy kluczowe, kluczowe jak kluczowe. No to był damage, który miał zadać w tego. No dobra, tego sobie wskrzesił. Fantastycznie.
Dele, bo on jest na szale. Czekaj, ty już nie jesteś na szale. Ale ty zostaniesz znowu w łeb. Dobra, bijmy tego. 5? Aha, dobrze. Szczęście Morales. Fantastycznie. Wiesz co? Poczekaj. Na ciebie bym rzucił szał, żeby moja balista mogła jeszcze kogoś zaatakować. Aha. Moja balista nie zaatakuje w niego. Dobra. Bardzo dobrze. Ty się musisz wycofać stąd, więc idziecie w górną stronę mapy. Diabeł pizga w tego. Co ty zrobiłeś? Nie wiem, co on zrobił. Się ruszy po tym, więc dobrze by było. Go wykończyć. A tego wykończyć. No zróbmy tak. On pójdzie w diabła, ale on wiele nie zrobi. Na szczęście. Chyba, że tak zrobić. No. W zasadzie czemu nie? Czy on miał regenerację? Trzeba zdolności pośpiech. Fantastycznie. Prawa moc. A, znamy potępionych. No to teraz by się przydało. Zatem są zadać obrażenia wrogiej jednostki, jeśli istota ta wykonuje atak, kontratak lub rzuca zaklęcie. Znamy potępionych działa do zakończenia walki. A ile jej zadaje z łapy? 170. Regeneracja. Dobra, spróbujmy ją zaciukać. Dwóch. Dobrze. Ty pizgasz w niego. Jeden. Jest szansa, że diabeł go zapina. Leci kula ognia. A nie. Nie no, ja nie wygram tego, nie mam szans. Ten Rakshas, za bardzo się leczy ten Rakshas. Dobra, to wyeliminujmy tego.
przynajmniej. Powiem tak. Gdybym nie grał aż tak... Aha, on go jeszcze wskrzesił, tak? Czekaj. Namiot medyka wskrzesił ma. Dobra, po gierce. Chociaż... zagrać to jeszcze... 6, 7... Chyba on się zregeneruje do fulla. Ja mu nic nie zrobię. I tak mam odbicie pocisku. Powiem tak, jakbym nie zrobił kilku bardzo głupich ruchów, to myślę, że bym to wygrał. Pomimo tragicznych decyzji przed grą, jak i po niej. Fakt tego, jak ja zraciłem sobie beztrosko jednostki, jest wręcz powalający. Czyli spróbujmy chociaż tego Rakshasa zabić. No, jest to... znaczy, zabić Rakshasa? Nie zabije Rakshasa. Jakby on tam wcześniej spłynął... Chyba, że miał ostatni bastion? Co tu dużo mówić? Tragedia! Nie polecam tego rozgrywacza.